Agnieszko i Arturze, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Agnieszko i Arturze, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku zdrowi w chorobie, w dobrej i złej woli aż do końca życia? Tak. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Tak. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Artur, biorę Cię, Agnieszko, za żonę. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i oraz, że nie puszczasz do śmierci. Tak to pomóż. Panie Boże, Mocy, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Agnieszko, biorę Ciebie, Arturze, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi to pomóż. Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny, wszyscy się pomóż. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powołam Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławiam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć na znak zawartego małżeństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Znak zawartego małżeństwa, nałóżcie sobie obrączkę. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przyjmij tą obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.